Od porządku, ludkowie moi, jest Pan Bóg. On pilnuje, żeby wszystko szło jak trzeba i było jak na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. A diabeł chce zmieniać, ulepszać. Słyszycie, ulepszać? Już jemu mało, że krowa cieli się. Gdzie to on chce, żeby się źrebiło? O, do czego idzie? Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babą. Wilki latać będą, bociany pływać. Słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. A Pan Bóg? Co na to Pan Bóg? Wiem jedno, że Pan Bóg coraz starszy, coraz częściej odpoczywa. A diabeł nachalnieje z roku na rok. Wojny teraz jedno za drugą, jak nie tu, to tam. W każdej baśni można odmienić los. A skąd się biorą baśnie? Mówili, choć kawa czorno, czy gorzko, byle polsko. Nazywam się Franciszek Pietrzyk. Jestem synem powstańca śląskiego, który brał udział w pierwszym powstaniu śląskim. Pamięć jest bardzo ważna, szczególnie o powstaniach śląskich, o tym przywiązaniu Ślązaków do ojczyzny. Poznaje pan tego pana? To Franciszek Pieczka. Franciszek Pieczka, nasz godowianin. Znany zresztą chyba w całej Polsce, jak nie na świecie. W tym wieku takie role tylko podziwiać. Gro i bardzo dobrze gro, także wszyscy z podziwem oglądamy serial, z którego wszyscy go pewnie tu znają w okolicy, nie tylko. I cieszymy się, że jeszcze gro, że godów słynie z Franciszka Pieczki. A cóż to za zdjęcie? A przecież to jest pan Franciszek Pieczka. Znany u nas parafianin. Wkrótce będzie obchodził 90. rocznicę urodzin. No i znany z telewizji, z filmów, z teatru. Przyjeżdża często do Godowa na dożynki, na różne ważniejsze uroczystości, na cmentarz, bo tu ma rodziców pochowanych.